kanapeczki. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie dla Was. Zobaczymy, co anioły chcą Wam przekazać. Jakie najważniejsze sprawy są teraz do ogarnięcia. Rozpocznijmy sobie dzisiaj z talią właśnie przesłania od Waszych aniołów. Zobaczmy, jakie na tą chwilę są dla Was wskazówki. Jakie są możliwe przeszkody? Czemu należy się przyjrzeć? Co możemy zrobić, aby wszystko układało się jeszcze lepiej, jeszcze zgrabniej, jeszcze szybciej, jak należy? Dobrze, a więc główny wątek dzisiejszego dnia dla naszego byczka. A więc przynoszę Ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. Tak. A więc być może są tutaj jakieś smutki związane z przeszłością. Możliwa przeszkoda. Zaraz sobie zobaczymy, jaka to jest możliwa przeszkoda dla naszego byczka. Mamy. Archanioł Uriel. Twoje uczucia zostały uzdrowione. Wow, pięknie. A więc już nam się to składa w całość, już rozumiem, o co chodzi. Co pozwala Ci otworzyć się na większą miłość. Pomogę Ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczania z Twojego serca i umysłu. Tak, kochani, a więc to może mieć związek z jakąś osobą, która odeszła z Waszego życia. Być może było tutaj ciężko, być może Wasze uczucia tutaj jeszcze były bardzo mocno związane z tą osobą. I w tej chwili tutaj jest właśnie mowa o tym, że te Wasze uczucia zostają uzdrowione, tak? Jakie są wskazówki dotyczące usunięcia przeszkody? Przerwa. Do tej pory byłeś bardzo zapracowany, spełniając potrzeby innych. Teraz nadszedł czas na odpoczynek i zajęcie się sobą, tak? A więc tak, tutaj kochani, widzimy, że musicie poświęcić sobie trochę więcej czasu, tak? Aby przerobić, przepracować te uczucia. One zostają uzdrowione, te uczucia, względem właśnie tej przeszłości, tego, co się wydarzyło i tak dalej. Jednak jest tutaj do Was takie nawołanie, aby w tej chwili troszeczkę więcej poświęcić czasu sobie, tak? Jaki jest możliwy wynik w oparciu o obecne myśli i okoliczności? Shanti. Jestem aniołem pokoju, przynoszę Ci ukojenie i prostuję Twoje ścieżki. Dobrze, kochani, tak, czyli jest takie nawołanie do Was, abyście poświęcili sobie troszeczkę więcej czasu, dali sobie możliwość na przetrawienie tego wszystkiego, tak? Przyjdzie do Waszego życia spokój, ukojenie, przestaniecie czuć ten żal, smutek, ból, tak? Widzimy, że jesteście na dobrej drodze do tego, aby faktycznie poczuć to ukojenie, tak? Jednak, tak jak mówię, tutaj gdzieś jest nawołanie, abyście sobie dali ten czas, tak? Zaraz zobaczymy sobie, wejdziemy troszeczkę głębiej jeszcze. Zobaczymy, co nam chcą tutaj jeszcze powiedzieć na ten temat. Więc odnośnie tej przeszłości, tej osoby. Tak. Pięknie. Sprawiedliwość. Wow. I wieża. Tak, czyli widzimy, że... Tak, kochani. Tutaj było silne uczucie, silne doznanie, tak? Wiedzcie o tym, że to było wszystko tak jakby sterowane odgórnie. To się miało dla Was zadzieć, to się miało wydarzyć. W jakiś sposób to... Ta sytuacja, tak, z przeszłości, która się tutaj wydarzyła, mogła mieć tu związek właśnie ze śmiercią jakiejś bliskiej osoby, ważnej Wam osoby lub z jakimś rozstaniem, tak, silnym. Bo widzimy tutaj też wieżę, tak, która mówi właśnie o czymś takim traumatycznym, bym mogła nawet powiedzieć, tak, czyli gdzieś jakaś struktura się sypnęła i po prostu życie się musiało totalnie odmienić, tak. W każdym bądź razie, tak jak mówię, to jest coś, co ma przynieść Wam sprawiedliwość, kochani. Pięknie, czyli wychodzicie z tego zblokowania, tak? Takie nawołanie właśnie jest do Was po to też.
Tak, widzicie, medytacja, kontemplacja. Widzimy tutaj też. Wybór. Wybór, kochani, widzimy tutaj. Który może mieć związek z miłością. Widzicie? Mamy tutaj znowu to poczucie, tak jakby nie do końca, jakbyście nie do końca wiedzieli, gdzie macie iść, gdzie zmierzacie, gdzie jest wasz cel. Takie poczucie zblokowania. I po to jest wam dana ta sytuacja, abyście w tej chwili odpoczęli. Patrzcie, tak? Wychodzicie już z tego bólu, tak? To już jest końcóweczka. Macie znowu dziesiątkę mieczy tutaj i macie królową mieczy, tak? Czyli odcinacie się od tego, co było w przeszłości, od tego, co bolesne, od tego, co nie służy, tak? Odcinacie to wszystko. Dziesiątka mieczy. Tak, to jest to zranienie, ten ból, który tutaj jest takie nawołanie do was, żebyście dali sobie ten czas, tak? Żebyście dali sobie odpocząć po prostu. Żebyście zregenerowali swoje siły, żebyście nie pędzili. Tak, znowu mamy tutaj miłość. Dobrze, o czym nam to mówi? O czym ta miłość nam tutaj mówi? Zobaczmy, o czym ta miłość nam tutaj. Co to za. Czyli taka jakby właśnie oferta miłosna, widzimy tutaj. Tak, pozostawienie ponownie, pozostawienie tego, co było w przeszłości. I tak jakbyście się wymykali z komuś, tak? Jakbyście próbowali się wymknąć tylnym wyjściem, bym mogła powiedzieć, do tego, aby osiągnąć więcej szczęścia w swoim życiu. Tu może być mowa o jakichś adoratorach, tak? Bólu, smutku, żalu, cierpieniu. Czyli kochani, wiedzcie o tym, że to wszystko zadziało się dla was. Tak się właśnie miało to zadziać. Wspomniałam o tym już wcześniej, ale to jest tak jakby zaangażowane przez wszechświat. Jest tutaj do was takie nawołanie, kochani, o to, aby faktycznie troszeczkę ujść na bok delikatnie, aby odpocząć, aby dać troszeczkę więcej sobie spokoju, tak? Aby nabrać troszeczkę równowagi przede wszystkim właśnie, tak? I nie trzymać się kurczowo przeszłości. Tak, żebyście stali się po prostu tacy wolni finansowo, emocjonalnie, czasowo, tak? Musicie tutaj puścić coś, co było w przeszłości. Tak, idziecie, zmierzacie do czegoś lepszego, tak? Idziecie do czegoś lepszego. To jest szybki ruch naprzód. Widzimy tutaj naprawdę szybki ruch naprzód, szybką akcję, ale przed tym jeszcze widzimy właśnie ten czas, gdzie tutaj musicie troszeczkę tak jakby sobie poświęcić trochę tego czasu na ten wypoczynek, na to, żeby zregenerować siły, na to, żeby porozmyśleć nad tym, co było, co się skończyło, dlaczego się to zakończyło i jak wygląda to teraz, dlaczego tak wygląda, dlaczego się tak zadziało, tak? Wszystko się zadziewa z jakiegoś powodu. Tak, widzicie, higher fund. Czyli tu też ma związek z jakimiś sprawami, z jakimiś finansami, może jakimś sądem, papierami urzędowymi. Coś, co tutaj gdzieś przed Wami jest jeszcze ukryte nie do końca, macie pewność tego, co się zadzieje i bardzo możliwe, że to właśnie Was trzyma tutaj w tej niepewności, w tej przyszłości, tak? Tak jakby tutaj było nie do końca pewne, co się zadzieje. W każdym razie zarysowuje się to dla Was pięknie, tak? Widzimy, że tutaj przyjdzie, kochani, do Was to spełnienie emocjonalne, tak? Mamy tutaj kilka. Gdzieś mi się tu karta fliknęła i już jej nie widzę, gdzie ona jest. Schowała się z powrotem. O, jest. Tak, spójrzcie, znowu szybki ruch naprzód, tak? I to spełnienie emocjonalne. Także tutaj widzimy, że gdzieś w Waszym kierunku właśnie
ogrom miłości może być przelany, tak? To się albo już zadziewa, albo ktoś taki stanął już na waszej drodze, stanął już, pojawił się już w waszym życiu, jest to w miarę świeża relacja, lub dopiero to się zadzieje, tak? Tak, kochani, widzicie? Balans, 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 jeszcze raz balans. Praca nad sobą i balans. Widzimy, że tutaj gdzieś coś właśnie względem pracy nad sobą kulało. Więc trzeba pozamykać coś z przyszłości, kochani. Właśnie ta, tu widzimy, w odwróconej pozycji pokazała nam się ta ósemka denarów. I mamy tutaj właśnie tak, kartę, która mówi, przede wszystkim dwie karty w sumie, które mówią o balansie, tak? Ta karta też mówi o tym właśnie, że twoje marzenia się spełnią, tak? Jeśli poczniesz tutaj pewne kroki do tego, aby się spełniły. Musisz prowadzić odpowiedni balans do swojego życia. Sama wiesz najlepiej, w jakich kwestiach, dlaczego, tak? Dzięki temu będziesz w stanie zbudować tą szczęśliwą przyszłość, stabilną, z ludźmi, których kochasz, z ludźmi, na których ci zależy, tak? I odbędzie się to bardzo szybko. Będziesz mogłaś, czy mógł odejść szybko od tego, co było takie właśnie ciężkie, bolesne, co nie dawało ci tego spełnienia emocjonalnego, tak? I będziesz w stanie ruszyć właśnie w kierunku tego, co jest dla ciebie dobre, tak? Odmienić właśnie tą swoją perspektywę, tą swoją wizję, tak? Aby otrzymać ten dar od losu, który tutaj do ciebie idzie. Dobrze, zobaczmy, kochani, jeszcze tutaj właśnie, jakie są dla was wskazówki od Archanioła Michała. Wow, pięknie. Spójrzcie, poproś Archanioła Michała o pomoc w określonej sytuacji, tak? Także jeśli gdzieś tutaj jakaś sytuacja wam kuleje, tak? Jest z czymś ciężko, z czymś sobie nie radzicie, to wiedzcie o tym, że możecie się zwrócić właśnie w tej kwestii do Archanioła Michała o pomoc, tak? Oraz od tej pory zdecyduj się być szczęśliwym. Także skoncentruj swoje myśli tylko i wyłącznie na pozytywnym rozwiązaniu, tak? Nie pozwól sobie na negatywne myślenie, postaraj się myśleć tylko i wyłącznie pozytywnie, aby przyciągać do twojego życia jeszcze więcej takich pozytywnych rezultatów. Przesłania twoich aniołów, jakie tutaj mamy wskazówki dla naszego byczka. Dostrzegaj tylko miłość. Nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki i nieporozumienia. W każdym człowieku, także w sobie, dostrzegaj tylko miłość. Całkowite skupienie się na miłości przenikającej wszystko przynosi niewyobrażalne uzdrowienie, tak? Także tu jest takie nawołanie, żeby dostrzegać tylko i wyłącznie miłość w każdym, we wszystkim, co cię otacza, tak? Także nie zwracaj uwagi właśnie na osobowość i ego innych ludzi, tylko w każdym postaraj się dostrzec anioła. Jeśli wydajesz to trudne, to pamiętaj o tym, że możesz zawsze wezwać właśnie Archanioła Michała o pomoc w tej sytuacji, tak? Postaraj się przebaczyć, tak? Przebaczyć wszelkie bóle, które zadane tobie były, tak? Postaraj się przebaczyć sobie za bóle, które ty komuś zadałeś, tak? Postaraj się też przekazać aniołom złość, cierpienie i osądy, które w kierunku kogokolwiek byłbyś w stanie wypuścić. Choć nie wierzę w to, żebyście myśleli złe i negatywne rzeczy na temat czyjś, jednak kiedy czasami wasze ego silnie przez was przemawia, to mogą takie uczucia wychodzić. I tutaj po prostu musicie tak jakby walczyć z tym, uczyć się być silniejszymi od tego, tak? Postaraj się też afirmować swoje pragnienia, a nie obawy. Także nie myśl i nie mów o tym, czego się boisz, tylko o tym, czego pragniesz. Jakie mamy tutaj wskazówki od aniołów natury? O. Połącz się z naturą. Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu. To cię odmłodzi i zainspiruje. Oraz wakacje. Odpowiedź, której poszukujesz, znajdziesz podczas wakacji, odpoczynku lub wyjazdu. Pięknie. Czyli kochani, szykują się tutaj jakieś wakacje. Wiem, że wchodzimy już prawie lato tuż, ale
Plany na wakacje jak najbardziej prawdopodobnie już są gdzieś uaktualnione. Jeśli jeszcze nie, no to w najbliższym czasie się zadzieje, tak? Dobrze. Jakie wskazówki od mistrzów piwowych do naszego byka? Dwie mamy, ok. Pij więcej wody, tak? Pij więcej wody. Nawadniaj się, szczególnie w czasie, kiedy się robi ciepło. Pamiętajcie o tym, że wtedy zapotrzebowanie na ilość wypijanej wody jest praktycznie podwójna, więc pijcie wystarczające wody, żeby oczyszczać swój organizm. Oraz zdystansuj się do dramatu, tak? Przestań się angażować w rzeczy, które Ciebie nie dotyczą. Dlatego, że to tak samo obniża Twoją wibrację energetyczną, na której się znajdujesz, tak? Także postaraj się nie uczestniczyć, tak? W żadnych aferach, dlatego, że automatycznie przyciągasz do tego też więcej trochę do swojego życia, tak? Przewrotny świat ludzkiego ego, tak? Choć to nic więcej jak tylko jakaś taka historia, zaistniałe wydarzenia Cię prawdopodobnie tutaj przerażają. Tak, które mogą właśnie obniżać tą Twoją energię. Tak, przychodzi tutaj do Ciebie taka jakby pomocna dłoń, która pomoże Ci znaleźć wyjście przez właśnie zdystansowanie się do tej sytuacji, w której się znalazłeś, tak? Nie daj się wciągnąć właśnie w te różnorodne intrygi, jakąś plątaninę zdarzeń czy znaki tego dramatu, który się gdzieś odbywa wokół Ciebie. Spójrz na to po prostu jak na film, tak? Który będzie miał dla Ciebie szczęśliwe lub co najmniej wiadome zakończenie. Oczywiście będziesz współpracować, tak? W tej całej sytuacji i będziesz współczuć wszystkim tym osobom zaangażowanym w to, ale w żadnym wypadku nie pozwól tej sytuacji wpływać na Ciebie w osłabiający sposób, tak? I kiedy skupisz się na tym, co jest pozytywne, uzyskasz pożądane rozwiązanie, tak? Także przestań się tutaj dołować, czy w jakiś sposób zamartwiać sytuacją, która się zadziewa, tak? Wszystko będzie w porządku. Przestań też uszczęśliwiać wszystkich na siłę. Pozwól każdemu dokonywać własnych wyborów życiowych. Nie próbuj wpływać na czyjeś decyzje w żaden sposób, tak? I nie odkładaj też realizacji swoich celów, skupiając się na sprawach innych. Unikaj też plotkowania i osądzania, bo to bardzo zanisza Twoją energię, a automatycznie wpływa na Twoją karmę, tak? Bo jeśli osądzamy innych ludzi, mówiąc, że robią coś źle, czy że my zrobilibyśmy to inaczej, to automatycznie zachęcamy Wszechświat do tego, aby dał nam możliwość sprawdzenia się, tak? A nie zawsze chcemy się znaleźć w sytuacji innej osoby, która dotyczy jakaś sytuacja, tak? Że w momencie, kiedy wysyłacie swoje intencje w kierunku kogoś, ach, ja bym to zrobił inaczej, ja bym to zrobił lepiej, ja bym się tak nie zachował, to wtedy Wszechświat wysyła do Was tę sytuację, aby Was sprawdzić, abyście sprawdzili, czy faktycznie byście się tak nie zachowali w tej sytuacji. Także nie wnikaj w rzeczy, które Ciebie nie dotyczą i z którymi nie chcesz mieć do czynienia w swoim życiu. Przewodniczką bogini dla naszego byczka. Co tutaj jeszcze ma? Pięknie. Matka Maryja, oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że Twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Oraz kobieta motyl, przeobrażenie. Pięknie. Właśnie doświadczasz głębokiej przemiany, która przyniesie Ci szczęście. Także sytuacja, w której się w tej chwili znajdujesz, to, co Ciebie otacza, to, czym w tej chwili, w co się angażujesz, ma na Ciebie wpływ wręcz metamorfozy totalnej, tak? Zmieniają się w Tobie pewne rzeczy, uczucia, sposób postrzegania, poglądów, tak? Także otwórz się na dobrobyt, otwórz się na to, co dobre, na to, co faktycznie przyniesie Ci spełnienie w życiu. Otwórz się na szczęście. Jeśli, kochani, pojawiły się tutaj jakieś pytania podczas tego czytania, możecie w tej chwili je zadać, tak? Zaraz odczytamy sobie tutaj, jakie poprosimy sobie o 3 karty i zobaczymy, jakie odpowiedzi tutaj mają właśnie dla Was wasi przewodnicy duchowi. Okazja, tak? Więc nadarzy się okazja, lub pytanie, które zadaliście, jest odpowiedź okazja, bądź asertywny. Czyli bądź asertywny, mów nie wtedy, kiedy należy powiedzieć nie, powiedz tak wtedy, kiedy należy powiedzieć tak, ale umiej powiedzieć nie.
jeszcze jedna karta, jeśli uwierzysz, tak? Czyli tak, odpowiedź na Twoje pytanie, jeśli uwierzysz, czyli myśl pozytywnie, użyj swojej magii do tego, tak? Użyj swojej magii i jeśli uwierzysz, to jest to w stanie się spełnić. Bądź asertywny, nie daj się namówić na robienie rzeczy, których nie chcesz robić, nie daj sobie wymówić rzeczy, z którymi nie chcesz mieć do czynienia, tak? Oraz pojawi się okazja, także cierpliwość, kochani, cierpliwość. Co do tej okazji też, dajcie sobie czas, dajcie sobie odpoczynek i po prostu uwierzcie, że wszystko jest na jak najlepszej drodze po prostu do spełnienia Waszych marzeń. Mam nadzieję, że te wiadomości tutaj Wam pomogły. Dziękuję Wam za dzisiaj. Jeśli cokolwiek tutaj z Wami właśnie rezonuje i czujecie, że w jakiś sposób mogło Wam to troszeczkę rozjaśnić tą sytuację, w której się znajdujecie, to zachęcam Was właśnie do pozostawienia komentarza, żebym wiedziała, że faktycznie takie rzeczy się zadziewają. Zachęcam Was też do pozostawienia lajka. Jeśli nie subskrybowaliście kanału, zachęcam Was również do subskrypcji, kochani, aby Wam się wyświetlały kolejne nagrania, tak? Także musicie się zalogować na YouTube'a. Jeśli macie konto, to wystarczy po prostu się zalogować, jeśli nie, to trzeba założyć sobie konto na YouTubie. Wtedy, kochani, logujecie się, wyszukujecie odpowiedni kanał i subskrybujecie go i wtedy wyświetlają Wam się powiadomienia za każdym razem, kiedy wchodzi nowe nagranie, tak? Tłumaczę to, bo wiele osób wiem, że nie wie, jak to krok po kroku do tego dojść, także to jest taka już mała wskazówka dla Was. No i kochani, jeśli znacie jakieś osoby, z którymi moglibyście się podzielić tym kanałem, to również Was zachęcam do podzielenia się z innymi właśnie i codziennym odkrywaniu tych naszych lekcji. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj, kochani, i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam Was, bye!